Cześć, tu Sebastian, Kaszubian Reviewer. Zapraszam na kolejny odcinek geocachingowych newsów. Po dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, że informacje zawarte w tym odcinku będą pożyteczne i wartościowe. Zapraszam do oglądania. Pierwsza sprawa, Warszawian Reviewer. Nowy recenzent na terenie Polski. Zakres jego działalności dokładnie pokrywa się z tym, co miał poznanian. Więc wielu geocacherów już miało okazję go poznać. On aktywnie działa. Ze swojej strony życzę mu powodzenia i samych pozytywnych doświadczeń. A Wam? No, cierpliwości na początku. On ciągle się uczy i poznaje warsztat, ale jestem pewien, że będzie wyśmienitym recenzentem. W poprzednich odcinkach wspominałem Geocaching International Film Festival. No, on właśnie trwa, spotkania się odbywają. Pamiętajcie, żeby zaliczyć któreś z nich. Zostaniecie nagrodzeni wirtualną pamiątką, suwenirem, ale co najważniejsze, będziecie mieli możliwość wziąć udział w głosowaniu i zobaczycie filmy, jakie geocacherzy nakręcili. Koniecznie sprawdźcie, czy macie jakieś eventy GIF w swoim pobliżu. Następna sprawa to trwający ciągle drugi sezon SITO w tym roku. On jeszcze trochę potrwa, daty widzicie na ekranie teraz. Warto wziąć w tym udział dla suwenira i dla środowiska. Ci, którzy są użytkownikami Prime, mogli zauważyć, że zniknęła opcja Log Audit, czyli możliwość podglądania, kto przeglądał Twojego cache'a premium. Dla mnie to była cenna informacja, no ale HQ podjęło decyzję o wyłączeniu tej funkcji z uwagi na ochronę danych osobowych. Będziemy musieli się obyć bez tego. Kolejna sprawa to prośba do pomorskich geocacherów, szczególnie tych mieszkających w pobliżu Gdańska. A mianowicie temat, o którym wspomniałem na Twitterze. Jeśli mnie tam śledzicie, to wiecie. Właściciel jednej z najstarszych pomorskich czy gdańskich skrytek omyłkowo ją zarchiwizował, nie mając takich intencji. Po rozmowie z nim okazało się, że bardzo chętnie przekazałby ją komuś, kto przejąłby opiekę nad nią. A ponieważ jest to teren, który jest przynajmniej dwukrotnie w roku zalewany przez Wisłę, no trzeba by dość regularnie doglądać tej skrytki. Tak więc jeśli masz doświadczenie w geocachingu, wiesz co to znaczy regularna opieka nad skrzynką, która no, jest ważna dla społeczności, daj znać. Zastanawiałem się nad przyszłością tego kanału i wymyśliłem sobie, że najlepszym wykorzystaniem czasu byłoby zrobienie czegoś dla ludzi, którzy najbardziej pomocy oczekują, a mianowicie początkujących. Więc chciałbym ogłosić, że możecie spodziewać się serii bardzo krótkich filmików pomagających zrobić podstawowe rzeczy w geocachingu, typu zmiana współrzędnych miejsca ukrycia, adopcja skrytki i tego typu drobiazgi. Dobra, i to by było na tyle na dzisiaj. Kończę ten odcinek i kończę swój geocachingowy dzień. Mam nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia. Ja miałem 2 DNF-y na 2 próby poszukiwań, ale miałem przynajmniej fantastyczny spacer. Czego i Wam życzę. Do następnego razu. Cachujcie bezpiecznie. Nie mogę się śmiać jak głupi do sera.